Cześć, zwykły kij od szczotki może okazać się bardzo ciekawym akcesorium treningowym, które może się przydać zarówno w rozgrzewce, poprawie mobilności, jak i ogólnie w ćwiczeniach. Także w tym materiale zaprezentuję Wam przykładowe zastosowania właśnie takiego kija. Ja akurat nie używam kija od szczotki, tylko po prostu mam taki kij dedykowany do gimnastyki, ale różni się to tym, że po prostu jest polakierowany, czyli to kawałek drewna z lakierem. No to tyle, zaczynajmy. Więc na początek, rozgrzewka to kilka ćwiczeń, które możecie zastosować przed rozpoczęciem treningu. Przykładowo, łapiemy na szerokość, tutaj tak mniej więcej, ramion, kij i od bioder do tutaj miejsca, ile mamy zakresu nad głową i w dół opuszczamy, hop, tak żeby rozgrzać właśnie stawy ramienne. No, zarówno jeżeli chodzi o wyciskanie, no nie wiem, podciąganie, jakiekolwiek ćwiczenia, które angażują właśnie te stawy, no to dobrze jest ten sposób rozgrzać, między innymi. Przykładowo jeszcze możemy złapać szerzej, tak żeby mieć kąt prosty między przedramieniem a ramieniem. I nieruchomo, tak jakby tutaj osią, wokół której obracamy, jest właśnie ta linia ułożona z obojczyka i ramienia. Przekładamy kij nad głowę i w dół. Hop. Wykonujemy takie rotacje wewnętrzne i zewnętrzne. Możemy założyć kij na karku, tak jakbyśmy mieli sztangę, i wykonujemy rotację. Stopy nieruchomo stoją, tak jak byliśmy w pozycji wyjściowej, i obracamy się tutaj jedynie skręcając kręgosłup. Kolejny przykład to taki skłony dzień dobry, więc tak samo mamy umiejscowiony kij i wykonujemy skłon w przód na prostym odcinku tutaj od miednicy do ramion, czyli kręgosłup w ogóle się nie zgina, i napięty brzuch cały czas, schodzimy do dołu. Na w miarę prostych nogach, nie uginamy się, tylko wykonujemy zgięcie w stawie biodrowym. Więc takie właśnie ćwiczenia będą fajne przed każdym treningiem, jeżeli ktoś właśnie planuje trening z większym obciążeniem, na przykład właśnie będzie zakładał jakieś solidne obciążenie na sztangę, to dobrze jest właśnie takie ćwiczenia wykonać. Możemy również takie ala serie wstępne, no w zasadzie zerowym obciążeniem wykonywać, czyli przykładowo macie w planie rwanie, no to łapiecie szerzej za kij i wykonujecie po prostu ten sam ruch, tylko że bez tego obciążenia wstępnie, żeby już też rozgrzać stawy, ale nie obciążając ich. Także już możecie przejść na przykład do przysiadu ze sztangą nad głową, przykładowo, i rozgrzewać się w ten sposób. No i tak samo po prostu to, co musicie wykonywać w treningu, to i robicie z kijem. Ogółem kij jest dobry do nauki ćwiczeń ze sztangą, więc jeżeli na przykład nie macie właśnie mobilności w stawach skokowych, no to już sama sztanga waży załóżmy te 20 kg, więc to już jest takie no, pewne obciążenie, więc może nas mocniej przechylać. A możemy na początku wypracować się ruch właśnie z kijem. Także na przykład zakładając sobie tutaj, tak jakbyśmy trzymali sztangę, możemy właśnie ćwiczyć różne ruchy tego typu. Czyli jeżeli chodzi o, wiadomo, nogi, no to fundament przysiad, czy nawet możemy sobie już ruch wypracowywać w martwym ciągu, czy w rumuńskim, czy w klasycznym. Hop. Jako taka seria przedwstępna, że tak powiem, więc jeszcze przed sztangą możemy się posłużyć kijem. Nawet jeżeli chodzi o wyciskanie. Więc jeżeli mamy już rozgrzewkę za sobą, no to warto pomyśleć nad mobilnością, i kij jest świetnym narzędziem do poprawy mobilności chociażby obręczy kończyny górnej. Także no, pierwszy przykład to przekładanie kija od przodu do tyłu. No i tutaj wiadomo, proste ręce, przekładamy kij za siebie, za głowę, hop, w ten sposób, i wracamy. No i tutaj możemy progresować w zależności od tego, jak złapiemy ten kij. Czy węziej, tak, będzie oczywiście dużo ciężej, no i tutaj już naprawdę zaawansowane osoby będą w stanie to zrobić. Czy szerzej, także na początku łapcie szeroko.
No i nie kompensujcie tego ruchu poprzez unoszenie na przykład ramy w ten sposób, to może prowadzić do kontuzji. Ani nie zginajcie rąk, tylko proste i przekładacie. Kolejny przykład ćwiczenia to też przekładanie kija, ale już w ten sposób. Także wykonujemy taki obrót, hop, i z drugiej strony też przekładamy. I możemy tak samo z powrotem, czyli jedna ręka jest skierowana w dół, a druga wykonuje taki obrót. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc w treningu, to na początek przy treningu równowagi, załóżmy, to po prostu możemy się podpierać na tym kiju. Czyli na przykład mamy taką platformę. Jeżeli mamy przy taką platformę niestabilną czy bosu, no to ćwicząc właśnie równowagę na niej, możemy na początku się wspierać kijem. Będzie po prostu nam łatwiej, nie musimy nigdzie szukać jakiegoś innego elementu, tylko cały czas mamy pod ręką, z której byśmy strony chcieli. Ogółem wiele ćwiczeń właśnie takich kształtujących koordynację, równowagę, załóżmy takich bardziej też wymagających, typu przysiad na jednej nodze, tak zwany pistol squat, to też możemy wpierw początkowo uczyć się z kijem, czyli wykonujemy przysiad na jednej nodze i w razie czego cały czas się podpieramy, na przykład nie musimy, kiedy mamy jeszcze siła, a jak potrzeba, to możemy się wesprzeć i w ten sposób uczyć. I coraz mniej się wspierać kijem, aż się nauczymy bez. Ćwiczenia z kijem mogą również posłużyć w korekcji wad postawy, załóżmy poprzez wzmacnianie właśnie mięśni grzbietu, brzucha, czy chociażby poprzez takie ćwiczenia jak założenie kija sobie na plecy, podwinięcie tutaj rąk pod kij i podsunięcie go tak pod łopatki i trzymanie w ten sposób przykładowo. Ogółem kij może pomóc w wypracowaniu takiej właśnie stabilności i pomóc przykładowo w jakichś chorobach związanych z kręgosłupem albo przeciwdziałać w ogóle powstaniu w przyszłości. Świetnym ćwiczeniem, które polecam też spróbować, jest założenie sobie kija na plecy wzdłuż kręgosłupa, tylko w ten sposób, że jest on pionowo. Jedna ręka jest w ten sposób zgięta, łapie od tej strony, druga od tej. Leży sobie tak na kręgosłupie, przylega. I wykonujemy na jednej nodze, hop, uniesienie drugiej. Jak jest prawa ręka tutaj zagięta, no to prawa noga. I prostuje się następnie do tyłu ta noga, hop. I taką jakby jaskółkę możemy utrzymywać albo hop, zapętlić taki ruch. Nawet do treningu refleksu może się przydać, załóżmy, trzymając tak jedną ręką i puszczając, hop. I tak coraz później łapiąc. Teraz odnośnie samego treningu, jest wiele ćwiczeń w kalistenice takich izometrycznych, gdzie taki kij może być nam przydatny, a taki przykład zaprezentuję Wam na podstawie mięśni brzucha. Więc nawet takie lekkie obciążenie może nam pomóc. Przykładowo w pozycji deski łapiemy kij, hop, w ten sposób i odwodzimy rękę z kijem do boku. Czy nawet takie urozmaicenie ćwiczenia poprzez, załóżmy, tublanie tego kija po ziemi i przekładanie rąk. Ogółem możemy się tak przy okazji pobawić i urozmaicić sobie ćwiczenie, na przykład ustawiając kij i przekładając ręce, załóżmy, nad nim, pod nim. Już pełna dowolność. Może się przydać w wielu ćwiczeniach na brzuch. Tutaj kolejne przykłady. Chociażby takie ćwiczenie stabilności tutaj, że musimy utrzymać ten kij na ściągniętych łopatkach. Ogółem dobry jest kij też i dla początkujących, żeby właśnie wypracować tą koordynację i już mieć perfekcyjną technikę na trening z ciężarem. Teraz dla osób bardziej zaawansowanych, to może okazać się świetnym akcesorium treningowym, jeżeli macie gumy oporowe. Po prostu
montując te gumy, tak jakbyście normalnie ćwiczyli na kij, no to tak byście ćwiczyli ze sztangą w zasadzie i większość ćwiczeń możecie właśnie w ten sposób wykonywać na wszystkie partie mięśniowe. Tutaj zaraz wam zaprezentuję przykłady. No, więc pierwsza opcja to taki na przykład wyciąg gumy, montujecie gdzieś wyżej gumę, jak chcecie dostosowujecie obciążenie i długość, także możecie zarówno w tym przypadku wykonywać allachy, ćwiczenia na brzuch, jak i ściągania na triceps, załóżmy. To już właśnie pełna dowolność, ale może wam to zastąpić siłownie po prostu. Chociażby zakładając kilka gum na martwym ciągu z gumami, jest mało wygodnie normalnie trzymając to w rękach, po prostu musicie stosować albo rękawiczki, albo się przyzwyczaić, a z kijem no jest dużo wygodniej i zarówno, nie wiem, wiosłowanie chociażby, czy właśnie martwy ciąg, no jest dużo przyjemniejszy. Nawet możecie w zasadzie wykonywać przysiad, jak właśnie dostosujecie obciążenie odpowiednie. Nawet w ćwiczeniach typu wyciskanie żołnierskie, czy wyciskanie takie klasyczne leżąc, no to guma z kijem posłuży wam jako taka alternatywa dla sztangi z obciążeniem, również komfortowa. Oczywiście są pewne limity, ale możecie sobie właśnie nałożyć kilka gum na kij i da radę poćwiczyć. Także jak widzieliście, wystarczy tylko chęci i odrobina kreatywności i możecie przekształcić swój dom niskim kosztem w siłownię. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!